Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 41 odcinku z serii Rim Better Planets na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj wylądowaliśmy na planecie Kizaris. Byliśmy już na tej planecie kiedyś, dawno temu. Przejrzałem też sobie cele misji w poprzednim odcinku. Tu mamy taki dziwny cel misji. Ciężki czołg Tanaki nie może zostać zniszczony. I teraz mamy problem, bo jak widzicie, tu mamy ciężki czołg. Oraz... tutaj też jest ciężki czołg. I teraz moje pytanie brzmi, o który z tych ciężkich czołgów chodzi? Bo to może być tak jak w niektórych misjach wcześniej, że po prostu, tak jak tutaj na przykład byliśmy za pierwszym razem na Kizaris, gdzie mieliśmy ochraniać Sida i jego transporter po prostu nie mógł być zniszczony. Lub może to być też tak, jak w tej misji, gdzie Crimson prowadził Sida i tam musieliśmy się dostać do jakiegoś miejsca, gdzie to jest też często, jeśli dwie trasy się przecinają. Tu akurat on jeszcze dojechał, ale czasami on staje w miejscu. No i tak jak mówię, tutaj mój problem, moje pytanie polega na tym, czy to jest tak jak było w tej misji, gdzie dowodziliśmy eskortowaną jednostką, czy to jest raczej tak, że... tutaj ta eskortowana jednostka chyba nie może zostać zniszczona, jednak nie jest pod naszym kontrolą i musimy tam szybko dotrzeć. Kurczę, powiem wam jeszcze, przez chwilę cicho tak jestem, bo reguluję sobie... poziom głośności. Ładnie, ładnie. Dupy ta kamera się ustawiła, ale w sporadycznych wypadkach jej się zdarza tak ustawić. Nie wiem, od czego to zależy, kompletnie nie mam pojęcia. Myślisz, że opuszczenie Juny było dobrą decyzją? Adamski, wiesz, że nie mieliśmy innego wyboru. Ale co będzie, jeśli strażnicy zaatakują Junę podczas naszej nieobecności? Spokojnie, Max, nie martw się, wrócimy na czas. No, ja mam nadzieję, fajnie by było. Swoją drogą... nie mamy w ogóle doświadczenia w tej misji. Więc no nie wiem, jak mam tą misję tutaj wykonać. No i tu jest właśnie to, co mówiłem. Nie wiem, o który to ten ciężki czołg teraz chodzi. Oczywiście NPC-ty nie wykażą tej elementarnej zdolności myślenia strategicznego i nie poczekają, aż pułk się ruszy. Tutaj mamy jednego, dobra. Ja sobie podjadę tą jednostką, bo ona ma tu całkiem spory zasięg. Tutaj o ten czołg chodzi, że on nie może zostać zniszczony, no to jest lipa, bo on tam, jak widzicie, szarżuje przed siebie. Ma kompletnie w dupie, czy tam wróg jest przed nim, czy nie. To mi się akurat kompletnie nie podoba. Tutaj jeszcze nic nie zdziałam. Dobra, no to jedziemy następną turę. Thank you.
jest na śmigłowiec. Może przynajmniej, że NPC-ty ogarniają tutaj ataki obszarowe. Chociaż tyle dobrze. No, jak widać, nie zawsze. Zniszczą tą plazmę Tanaka. Tanaka, jeśli znajdziemy pod te zbiorniki Maze'ów, musimy je zniszczyć. To znaczy, że nie będą mieli środków, żeby stworzyć nowe jednostki? Właśnie. Rozwalę je z przyjemnością. Nowe cele misji mamy. Już sobie tutaj patrzę, co to może być. Znajdź i podnieś... zniszcz wszystkie zbiorniki Maze'ów w ich kryjówkach. Dobra. Z wielką chęcią. Tak jak powiedział Tanaka, zniszczę je z przyjemnością. Oczywiście zrobimy rozpoznanie. No bo rozpoznanie ważna rzecz, kluczowa wręcz, powiedziałbym. No to teraz tak. Tutaj się cofnę o jedną pole. I tutaj ściągnę z powrotem ciężki czołg. W tej misji widzę więcej takiego ciężkiego sprzętu mamy. To pewnie nie bez przyczyny. Dobra. Tutaj będziemy gonić ten ten śmigłowiec. Swoją drogą zastanawiam się, dlaczego ciężkie czołgi nie mają broni przeciwlotniczej. W sensie zamontować jakiś tam karabinek, to by nie było takie trudne. Chociaż jak możecie zauważyć, tutaj w tej grze nie ma jednostek mających dwa typy broni na pokładzie. Czyli na przykład broń przeciwlotniczą i powiedzmy normalną przeciwlądową. Tutaj mamy karabinek, którym mogę strzelać normalnie do jednostek, ewentualnie podnieść go do góry i strzelać do samolotów. Lub po prostu no działo, mogę naparzać w cele, ale nie mogę już podnieść tego działa, żeby tłuc z takiego automatu w samolot. O! Nie zauważyłem. Zaraz pod uwagę. Szkoda, że nie widzę tutaj żadnej jednostki naprawczej. Naprawdę niefajne. Wrót nam tutaj w miarę szybko pada. No dobra. To są te atak granery, co mają większy zasięg. No dobrze, zniszczę je z artylerii. Tutaj niepokoi mnie fakt, że to właśnie ten ciężki czołg tak szarżuje do przodu. Gdzie mi zwiał ten śmigłowiec? O, tu jest.
Dobra, tutaj będę miał drania w zasięgu. No dobrze, to teraz popatrzmy, jak to tutaj wygląda. Tu się przesunę i powinno być ok. Jeszcze, o kurde, tutaj cholera, nic za bardzo nie zdziarałem. No really? Nie. Widzicie, to trzeba mieć mojego PH. Ale zaraz przy pomocy artylerii zrobię z tym porządek. Teraz myślę, będzie ok. Tutaj jeszcze cholera, ten ciężki czołg tam tak szarżuje, że aż mnie wszystko boli na samą myśl, że to może być jednostka, którą mam ochraniać po prostu. Czołgiem mam teraz uciec. Ale mam nadzieję, że jakoś mi się to uda zrobić. Dobra, tamte runnery, czy to było, zostały już uniemożliwione. Zacna bitwa. Spróbuję zniszczyć należącą do Mazów jednostkę błysk. Gdybym potrzebował wsparcia, przyślesz mi je? Zobaczę, co da się zrobić. A, no i właśnie. I teraz, jeżeli to jest ten, to ja nie wiem niby, jakie ja mam mu wsparcie przysłać. A, tu jest tylko atak runner, dobra. Może jeszcze damy radę. Wam, że jeżeli to tamtą jednostkę mam ochraniać, tamten drugi ciężki czołg, to ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Nie mam absolutnie tego pomysłu.
Pewnie będę coś musiał improwizować. No tutaj, jak widzimy, SI nie wykazał się błyskotliwą strategią. W ogóle w sumie nie wykazał się żadną strategią. Nie jestem nawet pewien, czy on się w tej chwili wykazał jakimś tutaj szczątkowym intelektem. Bo no widzicie, jak ta jednostka podeszła. Centralnie jest poza... no po prostu wróg jest poza jej zasięgiem, tak się ustawiła. No dobra, jedziemy. Przypomniała dużo tego lotnictwa, z którym męczyłem ostatnio. Ciekawie idzie, ciekawie bardzo ta misja wygląda. Na pewno jest ona bardziej interesująca niż niektóre misje, które już tutaj rozegrałem. Taka strategia tutaj, jak ja teraz robię, że przesuwam po prostu jednostki tak, żeby tylko widzieć nimi cel, a atakować pozostałymi, tymi dalekiego zasięgu. Powiem wam, że ta strategia wydaje mi się całkiem dobra. Zobaczymy, jak ona się spisze na późniejszych etapach rozgrywki. Dobra. No teraz mam tu problem, powiem wam, bo nie wiem nadal z czołgiem. Zostawię tam samego. Podeślę mu ten drugi ciężki czołg. No
fajne echo. No, powiem wam, chociażby jeden samolot by mi się teraz tutaj przydał. No, fajnie byłoby mieć chociażby jednego takiego do zwiadu po prostu. No to właśnie mi chodziło, żeby zobaczyć tutaj tego Atagranera. Ja oczywiście miałem trochę też nadzieję, że wjadę akurat w miejsce, gdzie on nie będzie mógł mnie atakować. Ale widać, nie ma tak fajnie. Aha, te już nie mogą atakować. No to fajnie, fajnie. Teraz tak jeszcze, żeby się nie naciąć na zasięg strzału samolotu. No, powiem wam, to by było nieciekawe, gdybym centralnie wjechał pod działka samolotu. Co on tam ma? Raczej działko takie, czy coś tu ma. Nie wiem w sumie, co to jest. Powiem wam, bardzo ładnie ten rim ruszył mi po ostatnich, jak pamiętacie, trudnościach. Dzisiaj, jak widzicie, są już one raczej wspomnieniem. Oczywiście, wiadomo, to może mi w każdej chwili wrócić, ale jak na razie wszystko w 60 FPS-ach śmiga, więc no, jest dobrze, patrzę, a na pewno lepiej niż było. No to jedziemy. Przyjemna misja. Może dlatego, że już byłem na tej planecie. Nie czuję jakiegoś takiego... jak to powiedzieć? Tu mam taką myśl, że... O rany, no to teraz mam przesrane. A tutaj nie czuję jakoś czegoś takiego. Nie czuję tej takiej, wiecie, przytłaczającej przewagi wroga. Mi raczej chodzi tutaj o zmarkowanie go. Tak, żeby po prostu artyleria wiedziała, gdzie tam ma lecieć i tłuc swój cel. Thank you.
i bardzo fajnie, bo tu jestem poza zasięgiem wroga. Tutaj jeszcze wyślę ciężki czołg do wsparcia tego skauta. Już przechodzimy do tury ataku. Już będzie jedna z ostatnich tur w tej misji. Znaczy w tym odcinku. Bo w misji może jeszcze nie, ale w odcinku już na pewno. Dobra. O, tak. Chociaż tutaj, tak jak mówię, jak mówiłem już o tych różnych rodzajach broni, to nie rozumiem, dlaczego tych rakiet nie mogę używać jako właśnie broni, jako rakiet typu ziemia-powietrze. Byłyby po prostu idealne tutaj. Tam coś się chyba NPC zacięły. Gra chyba z 2001 roku, więc no... Wiecie, nie oczekujmy, że to będzie jakość Fallouta 4 albo GTA 5. Chociaż no niestety dzisiaj gracze w większości patrzą na to, żeby gra miała ładną grafikę. A już wiele nie musi być pokazane, jak zobaczyłem na przykład najnowszego Call of Duty, gdzie toczymy jakieś walki w kosmosie. Tak mi się wydaje, że to był właśnie ten najnowszy Call of Duty, gdzie widziałem jego trailer. Jak zobaczyłem jakieś walki w kosmosie, scena gdzieś tam była, gdzie żołnierz przypięty liną, kurde, coś takiego tam było, że po prostu wiecie, koleś jest przypięty liną, otwiera się hangar statku kosmicznego i go tam zaczyna wysysać. Patrzyłem na to i stwierdziłem, że no nie, że mam po prostu dość tej serii. W tym momencie dla mnie Call of Duty umarł. No ale wiadomo, nie mi oceniać. Nie ja jestem tutaj twórcą. Tak jak już nieraz mówiłem, rynek dostosowuje się do klienta. I jeżeli 12-letni gracze, ewentualnie gracze o mentalności 12-latka, czegoś takiego oczekują, no to ja nic nie mówię, nie wtrącam się, nie oceniam. Tylko po prostu no, wydaje mi się, że to idzie w trochę złym kierunku. Dobra, zaczynamy ostatnią turę. W tym odcinku oczywiście. Tak, tak. 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 O. Bardzo fajnie. Tutaj przeciwnik nic mi nie zrobi. No to jedziemy. To mi się nie podoba, bo tu zaraz stracę nawet przez to. Może te niektóre jednostki śmiesznie wyglądają, tak nie są, szczególnie te jednostki kosmitów. No ale bądźmy szczerzy, w końcu to są kosmici, oni mają wyglądać nie jak ludzie, bo no w momencie, gdy gram sobie powiedzmy w jakąś z nowszych gier, jak na przykład Hegemonia, no i widzę, że tam jedna z ras wygląda podobnie do ludzi, nagle patrzę, kolejna jakaś taka rasa, wprawdzie tylko epizodyczna, ale w ogóle wygląda jak ludzie, tylko że emerytowani. I w końcu, na sam koniec dopiero dostaję jakąś rasę, która
w niczym ludzi nie przypomina. No, no wiecie, tak lekko jestem no, zdziwiony tym, co otrzymuję. Co do otrzymania kontrastu tej próby, otrzymałem niekorzystną sytuację taktyczną. Lajkujcie, oceniajcie i zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki z Rima i nie tylko. Tak więc dzięki i na razie.